Witam wszystkich, z tej strony Pampar, to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Rolnik z Dąbrówki. I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag prasowanie, ja przypnę wam serduszko. I na samym wstępie chciałbym przeprosić za mój głos, bo mogę mieć delikatną chrypę, no ale jestem niestety chory. Taki mamy okres w roku, że no teraz większość osób jest chora. No i co? Dzisiaj bierzemy się za taką akcję jak prasowanie. Muszę tutaj przepiąć dużego Ursusa do naszej praski i lecimy. Jeszcze się zastanawiam, czy jechać na te pole duże tam daleko, gdzie ostatnio obornik wywoziliśmy, czy jechać na pole tutaj, które kosiliśmy, bo w sumie ta słoma tutaj troszkę bardziej, trochę więcej już leży. No i pole jest też mniejsze, więc fajnie było tutaj sobie przetestować, czy wszystko działa, bo wiecie jak to. Pierwsze wyciągnięcie po zimie, jeszcze nic z prasą nie robione, to może się okazać, że pojedziemy na pole, nie zdążymy belki zrobić, a coś się zepsuje. A jeszcze do tyłu. Dobra. Podepniemy sobie kabelki i wałeczek, dobra, elegancko. Teraz tak, podbierak. Dobra, działa. Włączymy sobie, zobaczymy, czy nic tutaj. Dobra, nic nie jest zostane, elegancko. Czekajcie, teraz tutaj wykręcić. O, elegancko. Wręcz. No i dobra, jedziemy chyba na te większe pole. Najwyżej, jeżeli... Chociaż w sumie... Nie, dobra, jak się zepsuje, to lepiej niech ma się zepsuć na tym, gdzie jest blisko do domu i w ogóle, niż gdzieś nie wiadomo jak daleko. Dobra. Bel troszkę na pewno będzie. Tylko tutaj zawsze jest problem na tym polu, że te bele uciekają. No ale już nic z tym nie zrobię. Dobra. Skręcimy sobie tutaj w sumie na schadzkę troszkę. Opuszczamy podbierak. I co? Chyba czas na prasowanie. Czemu dużym Ursusem, a nie na przykład Zetorkiem albo 60? No jeszcze jak na normalnym polu by sobie dawały radę, to na tym polu takim jak dzisiaj, albo na tym drugim, śmiem wątpić, że podjechałby pod tą górę z całą belą praktycznie. A wiecie, też nie ma co katować tych sprzętów, skoro Ursus duży jest w tym roku sprawny i w ogóle, to niech jest użytkowany też. Dobra. Podniesiemy sobie. Troszkę tutaj pokaszone jest, no po mojemu, wiadomo jak to. Ale pomału sobie wszystko zbierzemy. Dobra. Pika, czyli zaraz będzie stuwa. No już jest, dobra. Teraz jak to zrobić, żeby te bele nie poleciała? Myślę, że nie będzie to takie proste. O, nie poleciało, o dziwo. Podbierak. Dobra. Elegancko. Wyjdziemy sobie do środka, bo strasznie ten Ursus głośny. Nie wiem, czy wy to słyszycie, bo tutaj mikrofon mam no blisko ust i tak dalej, ale... Bestia troszkę głośna jest. Jestem ciekawy, ile belek tutaj się uda zrobić. Ale trochę chyba będzie, z tego co widzę. Dobra. I o dziwo te belki się nie skulkowują, aż normalnie w szoku. Już za 9 dni? Tak? Za 9? Chyba za 9, albo za 8 już nawet. Jak wy to oglądacie. Zależy kiedy się to wrzucę oczywiście. Nowy farming, więc myślę, że odcinków z tej serii nie będzie zbyt dużo. Ale postaram się jeszcze przynajmniej 4-5 wrzucić. Tak na zakończenie. Zobaczymy ile jeszcze się uda. Oczywiście automatycznie, jeżeli wychodzi nowy farming, no to wszystkie serie z poprzedniego farminga są kończone i zaczynana jest nowa seria z... właśnie tego nowego farminga.
No, belka sobie, ta już ucieknie. Zając życie, to się nie zatrzyma nawet na tym. No ale... No już taki jest urok belek w farmingu, że one żyją swoim życiem. Szczególnie na takich polach jak tutaj. Dobra. Może by się ją udało zablokować. Nic z tego, jeszcze kolejna. Coś się hydraulika zacięła. Halo, majster. Co jest? A, dobra. Nieważne, dopiero teraz. A ja walczę z prasą, czemu się otworzyć nie chcę. O, elegancko. O, patrzcie, zatrzymała się ta bela. Co prawda troszkę przed granicą, ale wie gdzie nasze. Gdzie można, gdzie nie. Dobra. Odcinek pewnie będzie klasycznie coś około 11-12 do, myślę, max tych 15-16 minut, dlatego że no dzisiaj jak słyszycie, jestem chory i to też nie chcę gardła przezwyciężać. Szczególnie, że jeszcze ostatnio się te gardło zderło, bo byłem na imprezie i wiecie jak to jest. Każdy śpiewa, ile może, tyle może, ale śpiewa. A następnego dnia to gardło odmawia posłuszeństwa. Dobra, lecimy. Ale tak czy siak fajnie było. Dobra. No, otwieraj się. Prasa bardzo fajnie się z tym ciągnikiem komponuje tutaj, w sensie idzie to naprawdę bardzo fajnie ta praca. Jak widać, no ile mamy? Kilka minut, a już tutaj z połowa jest spracowana. Latamy dość szybko, jedynie co, no to troszkę te owijanie sznurkiem zajmuje. No ale już tego nie przezwyciężymy. W końcu prasa sznurkowa, no to to musi chwilę mieć, żeby owinąć to belę. Dobra. Ogólnie opowiem wam ciekawą historię, znaczy ciekawą, może nie ciekawą historię, ale jak sam się wrobiłem w to, że będę się musiał jeszcze uczyć przed właśnie wyjściem farminga. A bo ogólnie to, wiecie, już jak teraz czeka się na tą grę, no to tak wszystko się robi, żeby mieć czas w tego 22. No i ostatnio u mnie w klasie było bardzo mało osób, a z chemii coś około 50% klasy dostała pały, co nie? No i nauczycielka do nas, czy chcemy poprawiać, no i większość tych, co było, że tak. A ona, kiedy chcemy to poprawiać, czy na lekcji, czy poza lekcjami, no ale nikt się nie odzywał, no to ja mówię, że raczej chyba wolimy na lekcji. A ona, że kiedy? Teraz, czy za 2 tygodnie? W sensie, no, w tym tygodniu, co teraz idę do szkoły, w sensie pewnie co wy to oglądacie, w ten poniedziałek, czy w następny poniedziałek? No ja powiedziałem, że za 2 tygodnie na lekcji. I ona do mnie, a no to 22, każdy słyszał? A ja taki, jo pierdziele, to sobie wybrałem, to sobie pogram. No ale pewnie jakiś tryhard będzie robiony z nowym farmingiem, zobaczymy. Jak dobrze by weszło, to może i jakieś daily na początek. Chociaż zobaczymy, jak przyjmiecie serię na oryginalnych maszynach. Też się zastanawiam dalej, na której mapie tam grać. No ale to wszystko się ogarnie w czasie. Dwie nowe mapy chyba, tak? O ile dobrze wiem. To coś nowego jak na farminga. Że obie są nowe. Chociaż nie, teraz w 19 też były chyba dwie nowe. Dobra. Na pewno na
Na pewno będę chciał iść w zwierzęta w farmingu nowym. W sensie, jeżeli będę robił serię na podstawowych maszynach. I też jest taki plan, żeby robić tą serię z wami. Z wami, z różnymi ludźmi z mojego środowiska i tak dalej. Żeby to... No ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Bo dużo też z moich znajomych ma zamiar farminga kupić. To wiecie, no przy okazji bym ich do nagrań wykorzystywał. Zobaczę sobie, ile mam odcinka. 10 minut dopiero. Więc ładnie, ładnie. No akurat myślę, że sobie sprasujemy to. Ile to zostało? Raz koło. I troszkę. Jakbym chciał zrobić dłuższy odcinek, to mógłbym i zbieranie zacząć, ale... No, nie jestem dzisiaj w stanie tego zbierania, no bo... Szczerze wam powiem, po pierwsze, że chory. Po drugie, zaraz muszę jeszcze jechać. Zawieźć Belę z sianem w rzeczywistości dla zwierzaków, no więc... Ten... Więc tak to sobie wrzucę na renderowanie, jak to się wyrenderuje, to sobie zacznę wrzucać. A sobie pójdę... W międzyczasie tam ogarniać właśnie zwierzaki. Właśnie, to zrobiłem. Ale te pikanie w farmingu jest takie dziwne. W sensie bez hudów ciężko się gra. No ale... W realu teoretycznie też wam zaczyna pikać jak 100%. W farmingu powinno być zrobione to, że... Możecie wyładować na przykład od 90% tych procent, na przykład 95% i wtedy powinno zaczynać pikać, co nie? Że 95% i już wam zaczyna pikać. I wtedy sobie czy troszkę podjedziecie, czy nie, to zawsze wy, wiecie, nie musielibyście tak hamować, ale nie musielibyście też tak idealnie dojeżdżać do tych 100%, tylko na przykład te 90%, 95% już byście mogli wywalać. Dobra. No tak to. Widzicie, dopiero teraz mogę wywalić. Chyba mogę, no mogę. Wiem, że są takie mody specjalne. No ale ja mówię o podstawowym farmingu, co nie? Chociaż zobaczymy, jak to w 22 będzie, bo coś tam mieli zmienić z tym, że będzie można przesypać te przyczepy i w ogóle. Szczerze wam powiem, że teraz, jak na początku się śledziłem wszystko i wiedziałem w sumie wszystko, to teraz i te factsheety to tak rzuca okiem, ale się jakby zbytnio w nie wgłębiam w to, dlatego, że chcę mieć taki, wiecie, fajny efekt wow przed tym, jak to wyjdzie. No tak, jak będę wszystko wiedział, no to wiesz, to nie do końca. No ale i tak, mimo wszystko większość człowiek wie o tym, jak ta gleba będzie wyglądać i tak dalej. Co prawda gleby 3D nie będzie. Czekajcie, tutaj sobie zawinę ładnie, żeby nie na ziemniakach. I cofniemy. Gleby 3D nie będzie, ale jak widziałem wcześniej, to orka była ładnie w miarę zrobiona. Jestem ciekawy, czy to tak zostało, czy nie. I jestem w ogóle ciekawy, jak to będzie szło na moim komputerze, bo nie widzi mi się w tych czasach dzisiejszych zmieniać karty graficznej, gdzie wiecie, jakie są ceny i wiecie, że nie jest to zbyt proste teraz kupić kartę graficzną w ładnej cenie, gdzie nie musicie się, nie wiem, sprzedać prawej wiadomo czego, żeby kupić kartę graficzną, bo one chodzą po kilka tysięcy teraz. Ta karta, którą ja kupiłem za 800 zł, chodzi teraz za 1500, nie? Więc no, jest to jakiś tam przeskok. Dobra. Wjedziemy sobie tu. O, elegancko. Jestem też ciekawy, czy farmik, jeżeli doda do skrzyni biegów, czy oni zrobią coś takiego jak własną skrzynię biegów, dedykowaną. Taki, wiecie, rolniczy shifter. Bo skoro już robią coś takiego jak ta skrzynia biegów, to myślę, że jak zrobi, wiecie, już zwykłą kierownicę z tymi padami i tak dalej, no to myślę, że do tego albo jakoś zrobią, żeby można było shifter podpiąć, ten Logitechowy, albo zrobią coś własnego na współpracę oczywiście z Logitechem, czy tam z Saitakiem, nie wiem, z kim oni teraz to robią, bo z Logitechem jest teraz.
I to by było w sumie serio ciekawe, jakby taki shifter farmingowy wyszedł. Coś w pokroju, nie wiem, takiej skrzyni biegów, gdzie nawet nie przykręcacie sobie tego do biurka, tylko macie to. No nie, no musiałoby być to przykręcane, ale na takiej długiej wajce, na takiej, wiecie, długiej waj. Długa wajcha, a nie taka samochodowa. Dobra. Elegancko. Co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Cześć, łapa. Elo.